czuj, czuwaj, z tej strony Mira Dagabaczaria, ale możecie mnie znać lepiej jako Lykosia i z tej strony pierwszy podcast harcerskiej grupy filmowej Dubel. Są ze mną Kacper Szczęsny, przedstawiciel ZHR-u. Witam. Jest też przedstawiciel ZHP Piotr Zbroński. Witam serdecznie. Oraz Mateusz Walędziak, również z ZHP. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Bez zbędnego gadania przechodzimy już do podcastu dotyczącego wybuchu II wojny światowej. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Dobrze, tak więc może od razu zaczniemy od tego, dlaczego wybuchła II wojna światowa? Jakie są przyczyny tego konfliktu? Żeby zrozumieć tak mniej więcej, dlaczego zaczęła się II wojna światowa, należy cofnąć się do roku 1919, kiedy to podpisano traktat wersalski. Podczas konferencji traktatu wersalskiego uczestniczyło 27 zwycięskich państw, w tym główne państwa Antanty, czyli Francja, Wielka Brytania, USA, Włochy oraz Japonia. Z pozostałych sojuszników warto wymienić nasz kraj, czyli Polskę, którą reprezentował Ignacy Jan Paderewski oraz Roman Dmowski. Dodatkowo traktat wersalski obejmował jakby państwa zwycięskie i państwa przegrane. Państwa przegrane były w tak, można powiedzieć, kiepskiej pozycji, ponieważ nie uczestniczyły w negocjacjach traktatu wersalskiego, a jedynie dostały ten traktat do podpisania. I tymi państwami były Niemcy, Austro-Węgry, Turcja oraz Bułgaria. No to ja pozwolę sobie wtrącić, że Niemcy straciły bardzo dużo terytoriów. Francja odzyskała obszary stracone w 1871 roku, czyli Alzację i północno-wschodnią Lotaryngię. Belgia uzyskała dwa pograniczne powiaty, czyli Eupen i Malmedy. Polska odzyskała znaczną część ziem zabranych jej przez Prusy w pierwszym i drugim rozbiorze, większą część Wielkopolski. I Dania uzyskała po plebiscycie przeprowadzonym w 1920 roku północną część Szlezwiku. Gdańsk z przyległymi gminami i miastami, Oliwią i Sopotem, stał się wolnym miastem. A niemieckie terytoria kolonialne rozdzielono pomiędzy zwycięzców i przekazane pod opiekę Ligi Narodów. No dobra, no więc tak dodając w zasadzie na koniec, można powiedzieć jeszcze o partii NSDAP, która była w 1932 roku w wyborach najbardziej popularną partią. Miała teoretycznie, według oczywiście ludności, miała najlepszy program i opierał on się głównie na hasłach rewizji postanowień traktatu wersalskiego, odbudowie militarnej państwa, odbudowie gospodarczej, no i może być też jakieś społeczne dodatkowe. Dobrze, to teraz powiedzieliśmy już o genezie, a może teraz skupmy się na tym, dlaczego niespełna po 20 latach od I wojny światowej wybuchła II wojna światowa? Jakie są przyczyny konfliktu? Rozpoczynając troszeczkę w innym miejscu niż Niemcy, jedną z przyczyn takiej pośredniej rozpoczęcia II wojny światowej był włoski faszyzm już w 20 roku, japoński militaryzm i inwazja Chin w 30 roku. I tutaj zwłaszcza rok 33 jest bardzo kluczowy, ponieważ wtedy Adolf Hitler rozpoczął agresywną już politykę. Dobra, a więc należałoby też dodać o konferencji monachijskiej w 38 roku. Wielka Brytania, Francja i Włochy oczywiście. I dwa pierwsze państwa prowadziły względem Niemiec taką politykę łagodności, w której przyzwalały tak może między wierszami, na remilitaryzację nad Remi. Zabór Austrii, Czechosłowacji i również agresja na Polskę przez to. Polska od początku wiedziała, jak to się może skończyć.
No a Hitler jak chciał na początku dać autostradę, tak Piłsudski mu nie pozwolił na to, gdyż wiedział, że zacznie się autostrada, a skończy się na przejęciu Polski. Dlatego budowa autostrady została zablokowana, co się Hitlerowi nie spodobało. Ta autostrada dałaby mu dostęp do Gdańska, a w Gdańsku był port na Bałtyku, co było bardzo dobrym miejscem oraz strategicznym. Kolejną przyczyną, którą podawali Niemcy na rozpoczęciu wojny, to było to, że Polacy zniszczyli elektrownię niemiecką, co było kłamstwem, bo to byli niemieccy sabotażyści przebrani na polskie mundury. I to wiedzieliśmy od samego początku. Okej, dobra. To ogólnooświatowa przyjęta data wybuchu II wojny światowej to jest 1 września. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że działania wojenne były już prowadzone wcześniej. Czy chcecie trochę opowiedzieć o tym, kiedy były prowadzone, gdzie, kiedy się zaczęły, jakie działania wojenne na terenie Europy i świata? No to ja mogę tylko napomnieć na to, że wcześniej, 15 marca 1939 roku, Wehrmacht zaatakował Czechosłowację, atakując Pragę i ich zajął. No dobrze, no a tak wracając do 1939 roku i to 1 września oczywiście. Za początek uznaje się atak tego pancernika niemieckiego, który się nazywał Schleswig-Holstein, na Westerplatte. I historycy tutaj mówią, że zaczęło się to około 4:45. Tak jest, a natomiast to jest taka oficjalna data rozpoczęcia i oficjalne miejsce. Natomiast no tak, dosłownie kilka minut wcześniej pierwsze naloty były na Wieluń. Tak, ale z kolei jeszcze wcześniej, teoretycznie, historycy z Tczewa mówią, że samoloty zaatakowały most na Wiśle 11 minut wcześniej, właśnie przed tą 4:45, niż rozpoczęły się walki na Westerplatte. No dobra, ale tak czy owak, jakby Francja i Anglia zrzuciły bomby zamiast ulotek, to wojna by się skończyła 3 września, bo Niemcy zaatakowały nas całą siłą i nie miały nic do obrony w państwie, więc mogliby zostać szybko najechani i spaleni. Ja, no tak, oczywiście. Dokładnie. Okej, okay, tak już jesteśmy przy temacie Polski, to może opowiedzcie mi trochę, jak wyglądała II wojna światowa w Polsce. Ja bym tutaj zaczął odnośnie od obrony Westerplatte, która była jakby najwcześniej, tak? I od 1 września do 7 trwało to. Było to 7 dni, a w zasadzie sama placówka miała bronić się tylko 7 godzin, więc rozstrzał ogromny. Chciałbym też wspomnieć o Helu, który poddał się w zasadzie jako przedostatni, zaraz przed SGO Polesie, ale Polesie biło się jeszcze 3 dni dłużej. W każdym razie odnośnie Helu był tam dowódcą UNRUG, Józef UNRUG, który pierwszego, że był to oczywiście wcześniej oficer niemieckiej marynarki wojennej, Kriegsmarine, i z 1 września, jak on to sformułował, zapomniał języka niemieckiego. Później w obozach Niemcy robili akcje, które wiązały się z tym, że oficerowie niemieckiego pochodzenia dostawali glejt, dzięki któremu służyli w armii niemieckiej, ale też mieli wyrzec się jak gdyby tego polskiej obrony i tak dalej. Więc UNRUG z 1 września zapomniał języka niemieckiego, posługiwał się tylko z tłumaczem w obozie i przez cały czas odmawiał, do 1945 roku był przetrzymywany w obozach. Teraz należy wspomnieć o 17 września 1939 roku, gdy na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow pomiędzy Niemcami a ZSRR doszło do agresji sowieckiej na Polskę, gdzie ta inwazja była, można powiedzieć, w prawie międzynarodowym nielegalna. I co należy wspomnieć też o tym, że gdy Armia Czerwona wkroczyła na ziemię polskie, początkowo była witana jak bohaterowie, ponieważ Polacy myśleli, że Sowieci przyszli nas uratować. Co niestety zgoła wyglądało inaczej. Należy jeszcze wspomnieć a propos inwazji ZSRR na Polskę, że w roku 21 Polska podpisała sojusz z Francją, na mocy którego Francja miała obronić nasz kraj w razie inwazji ZSRR na Polskę. Natomiast idąc już dalej, w kwietniu 1939 roku sztaby francuski i angielski ustaliły,
że los Polski będzie zależał nie od wyników początkowych zmagań, lecz od ostatecznego rezultatu wojny. W efekcie czego w sierpniu 1939 roku, w czasie pretraktacji w Moskwie, francuscy sojusznicy zgadzali się na wkroczenie terytorium Armii Czerwonej na II Rzeczpospolitą. No więc warto też powiedzieć o wywózkach Polaków i w 1939 roku też o oficerach przewiezionych na przykład do Katynia, do Charkowa, Miednoje. No, były to głównie wywózki polskiej inteligencji, często polegały po prostu na likwidacji i moim zdaniem też na ogłupieniu częściowo społeczeństwa. No i w późniejszych latach też byli Polacy przesiedleni z terenów, gdzie dominowały narody rosyjskojęzyczne, stricte, albo z jakimiś dialektami. Ogólnie głupim narodem jest o wiele łatwiej rządzić niż mądrym narodem. Również trzeba dopowiedzieć, że 10 lutego 1940 roku była pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. Wywieziono w niej około 140 tysięcy obywateli, polskich oczywiście. Wielu zmarło w drodze, a tysiące nie wróciły już do kraju i zmarły w ciężkich warunkach, w których mieszkali i żyli w zasadzie. Skoro mówimy już o represjach rosyjskich na Polskę, to warto wspomnieć także o represjach niemieckich. Bardzo dobry przykład to Holokaust, czyli inaczej całopalenie. Stąd właśnie były różne obozy koncentracyjne typu Auschwitz i getta, w których więziono Żydów. No dobrze, ale jakim cudem człowiek, który prowadził tak brutalną politykę, zdobył poparcie tak naprawdę całego narodu niemieckiego? A więc wszystko to zaczęło się w więzieniu w Landsbergu w 1924 roku, gdzie Hitler został skazany za zdradę stanu poprzez zorganizowanie puczu monachijskiego. I w czasie pobytu w tym więzieniu coś mu się poprzestawiło w głowie i napisał książkę pod tytułem Mein Kampf, gdzie opisał właśnie swoje doznania w tym więzieniu i opisał swoje różne refleksje na temat tego, jak według niego powinna wyglądać polityka i zewnętrzna, i wewnętrzna, państwo i naród. Jak wyszedł z więzienia, zaczął głosić swoją politykę, dzięki której zdobył właśnie duże poparcie. Już w roku 1933, a dokładnie 27 lutego, Hitler został kanclerzem Niemiec po tym, jak jego partia zdobyła 1/3 głosów w wyborach. Pozwolę sobie wtrącić ciekawostkę, jako że w Rosji Radzieckiej, czyli już w ZSRR, do władzy Lenin doszedł dokonując zamachu stanu. Natomiast, tak jak było wspomniane wcześniej, Adolf Hitler doszedł do władzy większością głosów w wyborach demokratycznych. Tak, to prawda, a to poparcie dostał dzięki ideologii, w której głosił, że rasa aryjska, czyli Niemcy, to rasa panów. Należeli do niej ludzie, którzy mieli blond włosy i niebieskie oczy. I właśnie oni byli uważani za takich nadludzi, a wszystkie inne narody były uważane za podludzi, którzy mają służyć Niemcom. Dobrze, ale prosiłabym Was o to, żebyście opowiedzieli mi teraz troszkę coś o końcu wojny, bo dobrze wiemy, że wojna skończyła się w 1945 roku, jednakże nie we wszystkich miejscach skończyła się tego samego miesiąca, tego samego dnia. Czy moglibyście coś o tym opowiedzieć? Tak, jeżeli chodzi o zakończenie II wojny światowej, to pierwsze, powiedzmy, takie podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji nastąpiło 7 maja 1945 roku. Ten pakt podpisała III Rzesza z wejściem w życie 8 maja 1945 roku, które zakończyło działania wojenne w Europie. Później akt bezwarunkowej kapitulacji podpisała Japonia 2 września 1945 roku na pokładzie pancernika USS Missouri w Zatoce Tokijskiej. Okej, okay, więc warto też wspomnieć o tym, że państwa, które zakończyły wojnę, tak to można powiedzieć, w sensie ZSRR i Stany Zjednoczone, zagarnęły całe wszystkie doświadczenia, które prowadziły Niemcy, część na przykład silników odrzutowych, V1, V2, wszystkie projekty akurat zgarnęli Rosjanie,
A Amerykanie zabrali wszystkich naukowców, którzy prowadzili badania, też można tutaj wspomnieć odnośnie osób, które prowadziły badania na ludziach w obozach koncentracyjnych. No właśnie Amerykanie przywłaszczyli sobie później te badania i tak samo właśnie zabrali tutaj ludzi. Jak już wspominasz o eksperymentach na ludziach w obozach koncentracyjnych, to warto tu wspomnieć o doktorze, który miał ksywkę Anioł Śmierci. Eksperymentował on na ludziach bardzo brutalnie. I ten Anioł Śmierci, czyli Józef Mengele, głównie eksperymentował na bliźniakach. Rozdzielał je, wstrzykiwał różne substancje jedne i sprawdzał, czy druga reaguje tak samo. I sprawdzał, czy są powiązania synaptyczne między nimi, nie tylko fizyczne bądź genowe. Mam jeszcze prośbę, tylko jakbyście mogli mi opowiedzieć trochę o wojnie w liczbach, czyli ile było strat, ile ludzi zginęło łącznie, ale i też w Polsce. A więc ogólnie na wojnie w ciągu tych 6 lat zginęło 60 milionów ludzi, co wynosiło 3% ludzkości Ziemi jak na tamte czasy. No w Polsce na przykład ofiary militarne to 240 tysięcy. Strat cywili jest to bodajże 5 milionów 820 tysięcy. Tak, w dużym przybliżeniu. Co daje około 6 milionów osób. W takim razie bardzo dziękuję Wam za wzięcie udziału w podcaście. Bardzo mi było miło Was tutaj gościć. Dziękuję również wszystkim słuchaczom za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że zobaczymy się albo usłyszymy już w kolejnych projektach Harcerskiej Grupy Filmowej. A tymczasem do usłyszenia. Cześć. Siema. No na razie. Do zobaczenia.